Dzień dobry, witam was tutaj serdecznie. W dzisiejszym odcinku będziemy chyba kultywatorować, jak widzicie. Bo, no, pozostałem, wiecie, wcześniej tam, że oborni wywoził. To jest... No, jak widzicie, no, będzie trzeba kultywatorować te pola, pójść do siebie trochę, będzie trzeba posiać. Widzicie, tutaj ostatnio przywieźli nawozy i nasiona. Nasiona i wiecie, tutaj ziemniaków trochę zebrałem i wam powiem, że 16 ton wyszło ziemniaków, no ale się nie spodziewałem, że aż tyle to może wyjść. I nie wiem, co teraz zrobię z tym dokładnie, no bo jest ciężko, wam powiem. Bo jak 16 ton, no to wiecie co, ja nie będę się już to bawił, bo już zrezygnowałem z tego. Bo normalnie szoria, to będę musiał chyba sprzedać, czy co. No i wiecie, i tutaj może tą renówkę wyjedziemy, tą renówką i bęką, ten kultywator zapniemy. Jeszcze tutaj wiecie, mam tutaj trochę nawozu. I no, no i będzie trzeba, wiecie, zaczynać sobie, no nie? No jak widzicie, tutaj jeszcze z tyłu wam pokażę cielaki, o, tamte sprzedałem, kupiłem, tutaj trochę ogrodzenia takiego zrobiłem. Płytę obornikową się zająłem. No i takie wiecie. Wy co mi się zajechał, co on chce? Jak tam? Co tam? A nic. Byłem tam w agencji, w świnie zarejestrować, bo mi się małe maciora oprosiła. No widzisz, a ja dzisiaj chyba będę wyjechał kultywatorować. Ja nic mi nie będzie stało na przeszkodzie. No. Nie, ja już kultywatorowałem. Dobra, no widzisz. Tam orałeś wczoraj, widziałem, żeś wyjechał. No, rano już tam orał. No widzisz. A ja widzę, muszę tą renówką wyjechać. A nie wiem. Nie wiem, tego MTZ-a mi jeszcze z tej naprawy nie przywieźli, no. Psuje się. No. Bo wiesz, bo będziemy mogli... Możemy pojechać, no nie? No wiem, będziemy musieli na pewno jechać. No to, patrz, no to patrz, się robi. Co to jedzie takiego? Zobacz, do kogo to jedzie? Może coś kupić. Ty, a czasami nie do Mirka? Nie wiem. Bo on też bierze takie coś. Halo, jest tu kto? Halo. Halo. Co tam panie? Dobry. Dobry, czy dobrze trafiłem? Pan Szymon? Tak. No, widzieli, nasza firma widziała, jak pan tam filmy nagrywa, reklamuje pan dużo rzeczy. Postanowiliśmy panu dać, żeby pan na odcinku pokazał nasz zestaw. Czajkowski razem z pędem. Aha, aha. Myślałem, że ja może odjadę. No, nie spodziewałem się, że takie mogę dostać tutaj. Nie dzwoniliśmy do pana, dlatego że to miał być prezent. I proszę go tam dobrze zareklamować. Niech służy. Aha. A ja... W ale połowie zimy po niego przyjadę. Bo zimę? Mamy też inny. Dobra. A mamy to też jest, inny, to niech wam powie, to jest siewnik? Co to? To jest z przodu kultywator? Czajkowski. Siewnik bez potrzeby uprawiania przed siewem. A nie, wie pan. A, bo tu będzie na... No tak. Trzeba nawóz z przodu. Zapraszam, zapraszam do fęba. No to niech pan tu otwiera kluczyk ładnie. O. To niech pan pokaże tym, gdzie steruje. Otwórz tam pan. Tutaj, rozłóż pan tutaj te siedzenie. Jest rozłożone. A, siedziemy. No. I jak tutaj ten do przodu? Chwila. O. Rozłożone. No. Tym joystickiem. Dobra. To jakoś zobaczy. Rozłożone. To jego mogę pani odpalić, niech pan go do tego odpala. Zobaczymy, jak no to proszę, chodzi. Niech pan, no to niech, niech pan tu sobie odpali, się. Zobaczy, jak to chodzi. O, zagadał. Ale no niech pan sobie też odpali. Proszę, siadaj. Patrzymy, czekajcie. Dobra. Tak powoli. Tylko menę trend. O, ale jaja. No tak, tutaj o. Czekaj. Tylko tam ręcznie zaciągnięty, to. Dobra, spuszczę. Dobra, tym. Tutaj pani zamknąć, żeby nie urwać.
To dobra, no to jak tutaj trzeba. Kurde, on szarpie, panie. No tak... powoli, powoli. No to już się. Tutaj się nie załamie nic. O, o. Panie, to tak zrobimy, że zajedziemy może tutaj, nie wiem, do Indora i Tel Aweta odczepimy, przecież nie zdejmiemy Czajkowskiego. A to musi być jeszcze dużo, bo odpiąć tu lawetę i ja pojadę w tamtą drogę. A to niech pan wiedzie albo tu, albo tu, no. A panie, no a takie mają... pytanie jeszcze jedno, ile on ma koni? A koni, proszę 220 pana, chyba, no nie? 222. O, to pójdzie. No to zapraszam ten Feddem. Ta laweta niech stoi, to co tam, na razie tutaj tak panie Żafro co przejeżdża. No to ja chyba, wie pan, zacznę cofać, no nie? Tym Feddem. Tak, tak. Proszę, proszę. Dobra. Ja już tu włączyłem, żeby się rozkładało. A. A to pan mu te lawetę ma taką poszerzoną? Chyba ma, widzi. Ja. Chyba lepiej, bo wiesz. Ale szarpie tutaj, wiecie, do przodu, do tyłu. Muszę patrz, lepiej patrzcie, o. Takie, o. Tutaj te. Jeszcze wysuwane coś, kurde. Dojeżdżamy. No powoli, powoli, ja tu wskoczę i zapnę. O, zsunęła się nawet, tak już musiałem nacisnąć. O, jeszcze. O, już. Chodź tam się węże. Dobra. Schodzi tam? Dobra. O, powoli, powoli. O, poszło? Czy nie? Dobra, poszło. Czekaj tam. Tutaj staniemy tym. Tutaj trzeba zaciągnąć. No to co, no to niech dawaj pan cofa. Dawaj panie. Prosto ognia. Widzę, że tutaj ładny zestaw mi pan przywiezi. Pan. A to jak... Myślę, że dla pana sąsiada też coś zorganizuje firma. Jeszcze? No, dobra, poszło. Węży nie podpinać, no to się nie podmina jednak. No to co? Węży nie. To się nie podpina. No to co? Do kiedy? Do którego lutego, stycznia on będzie? Do 18 stycznia, myślę. No dobra. No to co? Niech służy. Do widzenia. Żegnam. Do widzenia. No i pojechał sąsiad. I widzisz. Zobacz, no co to ja to jadę chyba z tym. Ja się tym jadę przejechać przez wieś. Dlaczego ty jadę z tobą? Czekaj, to ci otworzę drzwi. Czyli rozłożę siedzenie. Siadaj. Czekaj, tutaj. Dobra. Trzeba tu podnieść, jak, dobra. Po jakie obroty ma, ty się leśnicy. Ciekawe ile pójdzie. Zobacz, tutaj tylko... Tak. 50. No, 50 dodać. No to szybki. Do wodce. No, ale 2000 obrotu mu daje. To porządny sprzęt ci przywiezie, ci powiem. To czekaj, to chyba pojadę chyba siać tym, bo dzisiaj miałem kultywatorować, ale mam się dzisiaj już zasiać sobie to. Bo ja kultywatorować i siać od razu, nie? No. A w przodu mam kultywator. Musisz jak... sobie przodu na tusto podczepić. Nie, z przodu to wiesz, jak mi mówił, że tam nawóz wsypać. Nawóz trzeba wsypać i wiesz. A masz nawóz? No mam, przecież przywieźli mi, no nie? Wtedy tutaj jechali. I drogo, no nie? Zapłaciłeś. Droga, kurde, drogi sobie. Ja to się nie bawię, te gnojówki na loe, gnoju. Wiesz, z przodu tutaj mam zbiornik, to wiesz, dam nawóz i od razu jedę, O, jedzie, widzisz ta laweta. Gdzie to? Przejechali chyba tam. No, ale amortyzatory ma dobre, bo tak skacze się, o. Bo mu chyba te amortyzatory wywołały na kabinę. Tak. O kurde. To. Bo nic nie czuć jest. Laweta przyjechała. Stanęli tam. One tutaj po wsi pewnie będą rozwozić. No to co, chyba, wiesz, zajedziemy,
Ja chyba polecam do siebie coś posiać i tobie coś może zrobić, no nie? Tak widzicie. No, może. Jakby to, to ja tam będę na polu gdzieś. Albo podjadę do ciebie, nie. Ja też bym dobra, pojechał na pole. Dobra, sobie telefon sobie wsadziłem. O, o. Laptop tu jeszcze taki zgrany jak. To ja cię już tam podwiozę ci pod wjazdzie tam już. Tam pod Agromą to jest opuszczone auto. Ktoś człowieku powyjmował drzwi i wszystko. Rozwalili. Ale chyba już zabrała lacheta na to. A gdzie się zawoził tego całego MPZ-a? Kurde, daleko. No widzisz, bo jakbyśmy mogli, nagrałbym jak coś, nagrałbym coś, bo ja w tej chwili, wiesz, nagrywam, no nie? Nagrałbym coś tam, tutaj, widzę. Ja bym go założył tam do tamtego mechanika, co mi robił tego Ursus, tego całego MTZ-a. No to wysiadasz, bo ci otworzę coś, wiesz? No, to jest tam, wiesz gdzie, tam jest łódzka wieś chyba. No, a to wtedy czyliśmy jechać, dobra, to no wtedy tam. Tam gdzieś mi chyba wtedy te Ursusy chyba zawozili. Kurde, ja muszę lecieć do tego. Albo dobra, odpalam już. Dobra, to. No jak dobra, to idzie, jeszcze sąsiadam tu. Jestem. Dobra. No to chyba będzie trzeba załadować z przodu ten nawóz tutaj. Patrzcie, ja te bydle wsadzę takie, nawet pod wiatek nie wiadę. Patrzcie, jak to się bydle w bramie, czy to ja wiadę tym czajkowskim bramę, czy nie? By nie wjechać. To tutaj staniemy. Ta się nie da. Dobra, no to co? Trzeba się zatrzymać, brać za robotę. To jak czekaj, to trzeba wejść na to. O. Idę. Czekaj, to trzeba wejść na to stanę. Tutaj, o. Czekajcie, stanę tu. O, rozłożę to. I tutaj trzeba. Musimy chyba Władimirca wyprowadzić. Dobra, on stoi. Do bornika to wiecie, to weźmiemy paletę. Oj, nie wywalić tym. No tutaj wiecie, mam jeszcze z nasionami tej palety. Dobra, to weźmiemy tak jakoś tak. Dobra, może jakoś damy radę tą paletę tak. O, ruszysz. Tak ją wiecie. O, dobra. Dam tym radę w ogóle czy nie? Okay. Dam tym radę czy nie dam radę? Chyba nie podniosę tego. Nie mam paleciaka, to jest najgorsze. Przepraszam. Przepraszam. O, coś tam tutaj coś podjechał. Znowu to dzisiaj. Czekaj, wyprowadzę Władimirca. Którzy niż tam wyjdziemy tam do nich. Nie wyjdę tutaj. Ja tu po świnie przyjechałem. Co tam, panie? Nie wie pan, gdzie tu mieszka jakiś Mirosław, bo nie pamiętam nazwiska. Ja po świnie do niego jadę. Tak. Panie. Widzę, jak ci mamy sztuki. Tam do przodu wyjechać. Tam całkiem do przodu, panie. Skręci się i zaraz będzie taki wielki dom. Z taką, wie pan, tam kostka takie. I tam będzie taki stał masy i duży. Dziękuję. Do widzenia. A po ile tam, panie świnie? Teraz. A wie pan, że nie wiem. Ja to tylko w firmie robię. Zabieram. A od handlu to są szefowi. Dobra. Do widzenia. Dobra, czekajca. To jest czekajca. Ja jakoś tutaj, wiecie, będę pod te worki tam kładł, sypywał je tutaj. Tak więc ja mam, wiecie, całe takie cięcie. No i zaraz się będziemy widzieć. Dobra, to już wiecie, załadowałem. Nasiona też są.
Dlatego już będziemy mogli sobie odpowiedź tutaj dzieliła mnie elegancko. Dobra. I odpalamy go. Tego frędziora. I palimy. Willkommen in Ihrem Feld. Feld, dobra. I tutaj mamy, co my tutaj mamy? Jakieś informacje. Tutaj, dobra. Czekajcie, to my to już... To jest podniesione. Czekajcie, to jest... Trzeba podnieść tu. Dobra. Tym przyciskiem. I... Możemy jechać już. No to ładnie, no to bym prezentuje się tutaj ten pęd. Pędzi. Mam tu jeszcze bardzo. Oj! Teraz trzeba tak się tu zmieścić. Będę tu ciężko wyjechać mi. Bardzo się rozpędzę. Prawo, kierunek. No to chyba wiem na jakieś pole, wiecie, zajadę. To już pole to wiecie. O, sąsiad wyjechał. Poświecimy mu tutaj, patrzcie. Zło. Dobra. Nie będę wiedział wtedy przez ruch, to tam od tamtych chcę zacząć. Już on tam jedzie. To jedzie chyba siać. Dzisiaj. Dobra, więc ja już od tą wiecie zacznę. No, to niestety tego pędał ubrudzę go już, wiecie. Tak przy pierwszym razie. Ja już go ubrudzę. No i będzie słabo. Tak ten przycisk. O, piewancza, patrzcie, załączyła. To się, o, rozpada. Patrzcie, czemu go przyciskiem? Czekajcie, tylko od włączania. Od rozkładania chyba. O, rozkłada się tu. Tam będzie się hydraulik. Rozłożyło się. Już całkiem, czy... Jeszcze coś się rozkłada. Z tyłu są węże są. Dobra, to rozłożone. Siadamy. I opuszczamy wszystko. O, rowerem jedzie. Dobra. Obydwa pozałączane. O, już tutaj. Kacie jest. O. Wyłączę i jedziemy. Patrzcie, jak to będzie robić. Ja cię kręcę. Dobrze. No. Ty nie masz jakiegoś takiego lepszego tego agregatu, bo tutaj kurde wiste kopę się i boję się, że się nie zakopu, bo kto mnie wyciągnie. No nie mam, ci powiem. Ja nie mam, nie mam agregatu prawosiewnego. Dobra, to wiem, to sobie odczepię ten agregat i ze siewnikiem samym za sieje. No, ale tam masz te takie... No, mniej więcej tak robię, no co tu jakieś. Kurde, błoto mnie najedziecie. Czekajcie chwilkę. Dobra. Musimy jakoś tu przejechać. No i rzucam je, sobie, rzuca. Do tego fenda. Dobra, widzicie, ja już tutaj przejeżdżam. Tylko, wiecie, rzuca tego fenda, rzuca i to bardzo. Ja się kręcę. Mijaki będą straszne, to będę musiał poprawiać tutaj to sporo. I to widzimy, to nie jest tak łatwo robić. Takim wielkim wstrzętem. Widzowie, będzie zaraz rzucił mnie zaraz tym. O, dojadę, tu do końca dam radę.
poprawi się. Wiecie, ten kultywatorem jest strasznie ciężko. Ten kultywator jest... Chyba on za szeroko chyba robi, wam powiem. Chyba trzeba ustawić go, jak mi mówili. Że to trzeba ustawić. Bo on za szeroko go rozłożyłem. Wiecie, i on mi tak będzie robił nie jakoś dobrze. Trzeba tak jechać. Rower chyba przejadł. Zamknij pizzę, a ty loweczku jedź. Patrzę. Wywróć się wtedy na tym rowerku zaraz. Nie wywróć się! Pa, poświcę ci nawet. Śpierdalaj. Kuta się nie wyrośnie, ty jebany. Nie przejechałem, ja mi się przejechałem. Czekaj ta chwilkę. Tak więc, no, jestem już, jak widzicie. Musiałem tylko po prostu ustawić sobie ten cały, tutaj wiecie, ten siemnik, żeby to robiło dobrze, bo po prostu za szeroko ten kultywator ustawiłem i normalnie, wiecie, nie nadążało mi to, w cudzysłowie. I teraz to powinno, wiecie, fen wtedy się obciążał jeszcze z tym i teraz to powinien ponoć lepiej iść. Zobaczymy, słuchajcie. Patrzcie. Teraz to zobaczcie, teraz to można tylko wsunąć. Teraz to będzie ładnie robić, bo było po prostu to za szeroko, to było po prostu ustawione. I wiecie, musiałem teraz jeszcze raz przejechać, bo normalnie to było, wiecie, nijaki porobione. To prawda, wiecie, będzie to, mówił mi ten znajomy, że można to robić, że wiecie. O! Kurde! Trzeba wyjechać. W głupim miejscu mam to pole i wiecie, to jest tak ciężko tutaj się wykręcić. Ja się kręcę. Dobra, przyjedziemy przez pole, to jest trudno. To jest kłopot jest właśnie z tym wykręcić. Ładnie. Ale ładnie to wszystko tu widzicie, idziemy. Opuścić tylko, o, patrzcie. Teraz opuszczamy i lecimy. Bogat. No i dobra, idzie ładnie tutaj, idzie. Dojedziemy do końca. Nie wiem jak, ale już uwaliłem to, ale siebie cię wyczyścić. Ale nie wiem, powiem, że sprzęt jest piękny. Tam powiem, ale patrz, teraz to ładnie, równiuteńko się dojechało i się zrobiło. No, tutaj te błoto mi przeszkadza, bo to mnie rzuca w tym błocie. Tak to zobaczy, równiutko. I 22 obroty, 1800. Pokazuję. Tutaj właśnie, tutaj właśnie tego mijaka będę musiał poprawić. I znowu trzeba wyjechać. Podnieść to. Kurde, mało ład, uważaj, bo jak widzisz co ja robię. Widzowie. Zobaczcie co się dzieje. Dobra. Wola tutaj tym jeździ, widzicie. Mamy radę? Dobra, dawaj pen. Dobra, patrz. Do góry tutaj. O. Mamy, opatrzcie, ten poziom się pokazuje. 96% mamy. Jedniejszy tutaj tego nawozu. To ładnie. O, i teraz opuszczamy.
I no, wjeżdżamy tak jak wcześniej. Dobra, i woda. Wjeżdżamy. Powiem wam, że jestem bardzo ładnie, mam powiem ten tutaj radzi sobie. I znowu opuszczamy. To jest takie głupie pole, mam powiedzieć. O! Takie błoto mnie to sprawdzi, co. To po prostu się. Ja teraz muszę mniej więcej tak się przytrzymać. Zajechać do końca. Boję się tutaj, żeby te drzewo nie walnąć. A, 94%. No to schodzi tak, wiecie, wam powiem, że dużo. A jak tam, czekajcie, zobaczcie tutaj te... teraz tego nic tu nie sprawdzę. Już tam patrzę, no ale nadal stoi. Numerki, to mi się popsuł. No, wjeżdżamy. Te błoto, widzicie? Kultywator staczy przez to błoto. To jest problem, że mi to może nijak spowodować. No widzicie, no przez to nijaki jakie robię. O, tam skoczyłem, nijaka zrobiłem. I to samo tutaj. No nijaki tu już porobiłem, widzicie? Nie będzie po prostu zasiane, a mówię. Idziemy jak tu robię. Co dopiero rozrzutnikiem jechałem. Teraz muszę w gałęzie wjechać. Za bazę tym. Tu idę. Muszę tak jakoś się wykręcić. Chyba nie walnąłem tego słucha, nie warto. Teraz się jakoś tutaj wykręcę. Opuszczę przez to błoto i... Ale pensy ładnie radzi w tym bocie. Ile mamy? 93%. Dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery. No ja radzę. Te mijaki jakoś poprawiamy. I tak. 91%. Tutaj tylko te mijaki to... Trzeba to poprawiać, żeby tak nie było, wiecie, to czymś fachowo zasiane. Od razu, wiecie, od razu się lepiej siecie podreagowało. Bo jakby ten siemnik ma z tyłu, wiecie, na 37,5 cm. No to, a kultywator, wiecie, można go rozkładać na, wiecie, na ile chce. No i rozłożyłem go, wiecie, na 80 cm. No to wiecie, bo to jeśli kultywator robi to siemnie, nie na to, że on. Tak to teraz, wiecie, robię po takie i... Chciałbym się nadążać. Tutaj trzeba po prostu te mijaki. Bo wiecie, jak się stacza po tym błocie, to i no, kultywator też stacza i to jest taki właśnie problem z tym wszystkim, że tutaj do trzaków jechać. Dobra, nie będę tak zajęcia bardzo. I tutaj, jak widzicie, no tutaj trzeba tak przejechać przez to.
nawet te mijaki poprawiać, co wiecie, przez te błoto skakałem. I no i będzie fajnie zrobione. Trzeba po prostu tak się ustawię przy tym, to jadę do końca. Te mijaki będą poprawiane. 89% mamy. I pokazuję. No i fajnie. Jakieś mijaki tu jeszcze do poprawienia? Tam jeszcze zobaczymy jakieś. Czy są tutaj przy tej granicy? Takie nie ma spory. Takie wiecie, spore to trzeba, są takie malutkie. Się nie chce wjechać. Właśnie tam trzeba go poprawić tego innego. On jest nawet spory. Ale zawsze co, zawsze. Dobra. No i elegancko. No, dobra. Pojadę tylko tak. I wycofuję. Się wyłączam. Kultywator. No i co? Ale trzymam się tu. Jak to tutaj wszystko funkcjonuje? Ubrudziłem. Chodzi się w niczak. Ale to wiecie, w razie. Do góry. Chyba tak do góry to. No i jest, ładnie. Ponawożone, widzicie. Pięknie, równiutko, fajnie to zrobiło. Jestem zadowolony z tego. Polecam, no wiecie, polecam sobie tu polecić tą filmę. I co? Widzimy się już w następnych odcinkach. Do następnego. No i nara.